Największy problem jest to, że rzeczywiście nie wykonałam tego limitu wagowego mimo jakiegoś tam czasu poświęconego na to naprawdę dużego. Troszeczkę się zawiedliśmy, tak? Natomiast wyszła jakoś z tego z twarzą Judyta, tak? Znalazła sobie przeciwniczkę, walka się odbyła. Także nie jest tak do końca źle. Czasami takie rzeczy się wydarzają, nie mamy na to wpływu. To też jest dla nas jakieś tam wnioski, nowe doświadczenia. Także myślę, że jakoś temu podołaliśmy, a no rzeczywiście no nie do końca była przespana. No i zmiany były, tak? Tutaj trener przeciwniczki nie wyraził zgody na walkę między nami. Na szczęście znalazła się Dominika, która przyjęła walkę i zawalczyła. Powiem szczerze, że pierwszy raz miałem taką sytuację, kiedy nagle walkę wyczerpał, troszeczkę mi się załamała, ale to już nie o to chodzi. Było, minęło, gala jest za nami, myślę, że wszyscy są zadowoleni. Oprócz nas oczywiście zgrafowała trochę, bo dwóch naszych zawodników przegrało. No, jestem zły, wkurzony, bo chciałbym, żeby wygrywali, ale ja nie mam tutaj, oni nie są robotami, że włączę im zwycięstwo i wiesz, wygrają 50 walk do przodu. Trudno. Plan walki był taki, żeby nie wchodzić w ten klincz, nie klinczować z nim, tylko po prostu bić się w stójce, bo wiedzieliśmy, że Sławek jest za paśnikiem. Ale powiem tak, bardzo dobrze wchodził w tempo, dobrze wywracał, kontrolował, widać, że to stary zapaśnik. A Marcin, no niestety trudno, no przegrał walkę, ja nie lubię z tego dramatu, bo Jezu, no nie przegrał tam od 3 lat czy od 4. Jak tutaj przyjechałem, szczerze mówiąc, no tak, że pan wiedział i kibice i wszyscy, że ja tu przyjechałem na porażkę, tak? 2-3, chłopak 4-1, wygrał ostatnio na Fenie, swój chłopak, że przyjechałem tu na pożarcie, no ale jakoś sercem, umiejętnościami zapaśniczymi, bo wiadomo, że to był dobry striker, że nie mogę z nim w uderzenia pójść, dostałem 3-4 low kicki, że ledwo chodzę, no wiadomo, tutaj jak Roman Szymański z tym Brazylijczykiem, taka przewaga masy i jego uderzenia było czuć, to wiedziałem, że muszę wykorzystać. No, kibicom się to mogło nie podobać, bo to nie była walka w stójce, gdzie się okładamy, tylko co wejście to rzut, umiejętności zapaśnicze i parter, kontrola. W pierwszej rundzie miałem go na duszenie, no i przyznam się szczerze, że harciał, dusił się, na sędziego patrzyłem, czy przerwie i zdziwiłem się, że chłopak nie odklepał, bo dwóch czy na trzech zawodników to by to odklepało. On tutaj też całe serce chłopak włożył, bo to przed własną publicznością. Wygrałem. Sam siebie zaskoczyłem, kibiców zaskoczyłem, wszystkich tu na tej gali zaskoczyłem i myślę, że pozytywnie.